Czy jest możliwe, żebyś opowiadał w ustawkach, czemu tak zagrywasz, a nie inaczej, ogólnie jakieś rady? Szczerze powiedziawszy, to jest, ale... Znaczy nie, jest, ale tak szczerze powiedziawszy, to trochę mi to chyba raczej średnio wychodzi, tak szczerze. Mełko czy Rafał? Panie Rafamie, czy panie Mełko? Nie mam pojęcia. To jest wyżej. Wyżej jest Rafam. Mełko jest podobnie. Xyrella też jest podobnie. Random Ork. 1, 2, 1. Byłem nad morzem na Helu, we Władku i w Kuźnicy. Wszędzie, a tym w restauracjach, gdzie w TripAdvisorze było to top 10 i ceny były normalne. Jak ludzie chodzą do byle jakich miejsc tragicznymi cenami, to nie ma nic dziwnego, że płaczą. No ja właśnie, kurwa, ja nie wiem, jak to działa. No ostatnio ktoś wkleił, znaczy ostatnio widziałem jakiś tam artykuł o piwie za 13 zł, nie? W Warszawie, kurwa. Ja tak mówię... Ale co jest z tym dziwnego? Ja mam wrażenie, że targetem tych artykułów są ludzie, którzy nie chodzą do knajpy. W ogóle i siedzą w domu, czyli są tak zwaną klasą 500+. I dla nich, jak oni żłopią jakieś piwa po 2,50, to takie piwo za 13 faktycznie jest szokiem. Ale jak chodzisz, kurwa, do restauracji, no to w Częstochowie są piwa droższe w niektórych knajpach. Nie we wszystkich, okej, okay, niektórych są tańsze. Ale w kilku knajpach są droższe niż 13 za to piwo, nie? I tu, kurwa, wielka drama. Ja pierdolę. Na Kasprowym Wierchu lany tyskie 19. O, panie. To sporo. Ja nie wiem, czy ludzie to, kurwa... Ja nie mam pojęcia, ja po prostu nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, ziom. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. O, to w sumie nawet dobre. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Jak kupię to, to co będzie kosztować 2 i tak do dupy. Dobra. Możemy przytrzymać, możemy. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Wielu. Pokazali, co potrafią. A kurde. Wardęga na tropie kolejnej dramy. Ja to zatrzymam, nie? Tego jeszcze nie rzucam, odkryjemy sobie piątkę. Myślę. Bo potrzebne mi to jest w sumie? A, może być. Oh my god! Gaddo. Miałem do czynienia z ligą zła. Okropne towarzystwo, ale zostawiają sute napiwki. Spoko. Ha!
O kurde. Spoko. Tylko teraz czy ja chcę się wylewelować? Ja chcę sobie kupić dwóch takich farfocli. A kupię dwóch farfocli, to upgrade będzie kosztował 4. Nie, to chyba lepiej zrobić tak. Tak myślę. I to zarzućmy tu przykładowo. Albo tu. Będzie tak. Niech będzie tak. O, jeszcze taki mi się trafił. Dobra, no to robimy hopla. Odkrywamy se... Pff. O Boże, jedyny, ale kupa. Mytroxa? Chociaż sobie mogłem wyżera pod tych... No dobra, mniejsza z tym. Ale to w sumie, no co ja mam mówić tak na dobrą sprawę o tej grze? No, tu nie ma za dużo do powiedzenia. Szczerze, szczerze. Pyk. Pyku, 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 pyk. Nie będzie w ten sposób póki co. Pirat 4-4, brak. Co działa ze złotymi. Ok. Dużo ma agonii do tej rybki, całą jedną. Kurde, zjadłbym rybkę. Ostatnio byłem w jakiejś takiej smażalni z dupy. Też zapłaciłem za tą rybę jak za złoto, bo 70 zeta. Ale była dobra. Tylko była kolejka na pół godziny stania. Trochę waste of time. Dobrze, więc tak. Ty wypadasz z naszej szczęśliwej giereczki. Ty też wypadasz. I ty tutaj wpadasz. Zobacz, mamy Brana. Albo Murloka, nie no, Brana. Tu nic nie ma do zrobienia, więc zrobimy tak. To damy tu, to damy tu. Jest gitarka. Jaka miejscowość? Nie wiem, czy nie Kuźnica, ale nie mam. Nie pamiętam. A to gdzieś tam z matką byłem. Na jakimś zadupiu 50 km od Częstochowy. Więc ciężko mi podać jakieś szczegółowe dane. Może Złoty Potok? Nie, w Złotym Potoku byłem, ale dawno temu.
gdzie w tym roku na wakacje. Aktualnie to nigdzie. Jak się wszyscy tłuką? Pan Meszek. Pan taki ziomeczek, no może być. Dobrze kombinujesz. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Nic więcej nie zrobię raczej. Myślę. Kurde, to się pojawiło, jak sprzedałem Marko, oczywiście. Na wakacje. Na wakacje. Może pojedziemy gdzieś. W październiku. Póki co nie ma żadnych planów. A gdzie to nie wiem. Świetnie sobie radzisz. Dawaj, Chorwacja V2. A co znaczy V2? Dobrze! Znaczy, to mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Aha. Ktoś tu wskoczył na wyższy poziom. Muszą zginąć. Aha. Dobrze. Bardzo dobrze. Jakie tajemnice uda nam się odkryć? Powiedzmy, że sprzedamy tamtą. Co tu możemy piknąć? No możemy. A tutaj... Teoretycznie jest ten, ale praktycznie to mi na chwilę obecną nic nie da. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. No mogę jeszcze to zagrać i z Hero Power pewnie też klepnąć, jakbym zdążył. Gdzie mogę zaktualizować aplikację do Hearthstone, na której korzystasz teraz? W aplikacji. No wchodzisz w aplikację i masz update, jak jest update. Z legendy da się spaść? Nie. Czemu wziąłeś tego mecha? Ale którego? Kurwa, no serio? Popatrz no, jak się wszyscy tłuką! Ol, co zwierzę mamy? Dobra, mecha sobie wymienimy. Nie bardzo. Pirat, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Nie bardzo. Mecha wymieniamy, okej. Okay. Buff. Dobra, to możemy piknąć. Strategiczny wybór.
Wynajmij rekruta, póki możesz. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Niech będzie tak. Bom, szakalaka. I bom, drugi ziomeczek. Spoko. I raz. I dwa. I trzy. Okej, gituwa. Gituwa pajacuwa. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra, to sprzedajemy, to zagrywamy, to kupujemy. Demoniksa do zjedzenia nie mam. Tu mogę kliwa. Ale nie, w sumie to bez sensu z tym kliwem. Dobra, może być bran. Niech se tak stoją. Tak czy tak? Nie, może zróbmy tak. O, niech będzie. Niech będzie im. Może coś mi za oknem wyje, what the fuck. Jak przyciągam tych wszystkich stronników? To proste. Mam najlepsze faworki. Mam najlepsze faworki w mieście. Świetnie sobie radzisz. Nie dajesz na końcu, aby tankowała. Bo wolę, żeby była na początku i żeby atakowała. No po co ma tankować? Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Dobrze kombinujesz. O, proszę. Pan Złoty Bran. Jakie tajemnice uda nam się odkryć. Czargle to ja też bym chciał, tylko czargle jest kolce zwierzę, jak ten... 12 tura, no dobra, to możemy ją darować, powiedzmy. Systemy obronne, błoto! Czy mi to się do czego nada? Tak średnio. Dobra. Weźmiemy ją, wyrzucimy. Chociaż nie wiem w sumie, czy to dobry pomysł, ale niech będzie. Pyk, 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 pyk. Dobra. Dostała wylewu. Nastakowała bufków. Myślę, że masz spore szanse. To nie aż tak dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście. No dobra, 12 to nie najmniej w sumie. Chyba może kolce zwierzę dać trochę bliżej. Epiczki w ćwierćfinale. To spoko. Stronnicy pokazali, co potrafią. Taki demon. Nie jestem do końca przekonany, czy ma to jakikolwiek sens.
No dobra, na razie go kupimy. No to dasz im popalić. Systemy obronne włączone. Raz. Dwa. Trzy. Bo. No trochę stacu, no tylko te stacje tam i tak ciut do niczego. Będzie tak. Teraz ten atak obszarowy jako pierwszy na DS-a. A. Okej, okay. Makes sense. O tym niestety często zapominam. W sensie patrzenie na to, z kim kogo atakuje. Świetnie sobie radzisz. Aczkolwiek on tu ma tyle tych DS-ów, co nic. W ogóle nic tu kurwa nie ma. Tak dalej. To byłoby git, ale nie za bardzo mamy. A dobra, zróbmy tak, jak gramy na odpadka. Pan dziku. No nie chupia. Nie ma opcji. A, tylko że teraz chwilę. Co tutaj było? Czy to było coś sensownego? Coś tam widzę. Dobra, zróbmy tak, olejmy tego wariata. Kapitan Aureola. Nie do końca. To możemy dać w tym przypadku pierwsze. I to tyle. A ty co wolisz? Ja? Ustawki. Rankedy przez 8. Matko jedyna. Przez 8 lat mi się trochę przejadły. Tylko trochę, ale przejadły. Serwowałem kiedyś napitek rycerzowi śmierci. Od razu zamarzł w jego rękach. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. A, gitarka. A, i jeszcze zabitego. On w ogóle ma dwa dożynkarze? Ale będzie hicior. 38, najsu. Tam u nas trzech. Naprawdę dobrze ci idzie. Trzech niepokornych. Poszarpał wiatr. Ra la 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 la. Zróbmy tak. Poison, nie ma sensu. Zróbmy tak. Wybrałbym dokładnie tak samo. Podążam za wiatrem. Zabezpieczenia wyłączone.
Serwomechanizmy żniwne włączone. Wiem, że to niby do dupy. Ale lubię słyszeć to, co właśnie usłyszałem. Napierdoliło tych buffów tyle, że szkoda gadać. 59%. Dobrze, poizonek na Divine Shielda przyjęty. Pięknie. No, tutaj ściągnięte dwie jednostki, jedna zraniona. To się roda. Dobra, easy. Chyba. No i teraz tokeny. A nie, dobra, zabił się. Mogłeś zostawić dzika. Mogłem, ale nie pomyślałem. Lombeczka. Beautifulu. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Nic nie ma. Dobrze kombinujesz. No daj mi tego demona, co, gościu? No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Trochę smutałkę, no ale cóż zrobisz. Niech stoją tak. Stoją czy nie stoją? Dobra. Śmiało, wynajmij sobie któregoś. Teraz. Nie wiem po co to zamrożę. Jakbym dostał to trochę wcześniej, no. To byłoby piękne. Myślałeś o nagraniu filmu 105 dekami po wyjściu minisetu? Nie, szczerze mówiąc. Znaczy, odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana. W sumie nie wiem do końca jak odpowiedzieć. Bo faktem jest to, że nie myślałem w ogóle absolutnie. Natomiast ogólnie to nie jest case, o którym teraz myślę i to jest problemem. Natomiast tak jak teraz myślę, to nie ma problemu, żebym to nagrał. Ale są inne rzeczy, które coś tam. Ogólnie to dosyć rozbudowana sprawa w moim przypadku. Koniec daj demonom. Naprawdę uważasz, że pisanie takich komentarzy ma sens? Podziwiam. Tu.